Cześć, z tej strony Tomek. Witam się na moim kanale. Pokazuję na nim różne ciekawe miejsca i atrakcje. Jeżeli interesuje Cię taka tematyka, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami. Dzisiaj zabieram Cię do Łodzi, czyli trzeciego największego pod względem ludności miasta w Polsce. Pierwsza jest Warszawa, a drugi Kraków. Przygotowałem tutaj aż 34 atrakcje, które odwiedziłem w ciągu mojego kilkudniowego pobytu w tym miejscu. Dzisiaj Ci je pokażę i mam nadzieję, że tym samym oszczędzę komuś kilkugodzinnego planowania wyjazdu. Sami ocenicie, które z wymienionych przeze mnie miejsc warto odwiedzić, a które raczej nie. Oczywiście prośba, żebyście dali o tym znać także w komentarzach pod tym filmem. Ujęcia, które teraz widzicie, pochodzą z pierwszej i chyba najbardziej popularnej atrakcji miasta Łodzi, czyli z ulicy Piotrkowskiej. Jest to najdłuższy polski deptak, przy którym znajdziecie mnóstwo restauracji, butików, sklepów, pubów i tym podobnych. Spacerując Piotrkowską, warto także zajrzeć do znajdujących się w jej okolicach bram i podwórzy, gdzie znaleźć można kolejne ogródki, kawiarnie, murale, a także ciekawe pod względem turystycznym miejsca, jak wyłożony kawałkami luster pasaż Róży, czy artystycznie pomalowane podwórko nazywające się Narodziny Dnia. Te wymienione przed chwilą miejsca pokażę Wam także w dalszej części filmu. Szczerze mówiąc, to o samej ulicy Piotrkowskiej można nakręcić naprawdę spory materiał, jeżeli chciałoby się podejść do tematu całościowo i pokazać wszystkie poukrywane tu ciekawostki. Przy ulicy Piotrkowskiej znajdziecie mnóstwo przepięknych, odrestaurowanych kamienic. Ulica ta także zmienia się wraz z nadejściem godzin wieczornych i nocnych, kiedy to w znajdujących tutaj ogródkach, pubach i dyskotekach spotykają się tłumy ludzi. Na ulicy Piotrkowskiej znajduje się także Aleja Gwiazd, którą za chwilkę zobaczycie. A jeszcze jedna ważna kwestia odnośnie kolejności atrakcji, którą przedstawiłem w tym filmie. Podobnie jak we wcześniejszych moich filmikach, nie stanowi ona rankingu i nie jest tak, że ostatnie atrakcje są jakieś gorsze od tych przedstawionych na początku. Raczej starałem się dobrać ich kolejność w taki sposób, aby w miarę wygodnie można je było odwiedzać po prostu po kolei. Teraz przechodzimy do OFF Piotrkowska. Jest to miejsce, którego pochodząc ze Szczecina zazdroszczę łodzianinom. Jest to perfekcyjne połączenie stylu industrialnego z nowoczesnością, dzięki czemu powstała niezwykle klimatyczna miejscówka z pubami, restauracjami, a także za dnia miejscami biurowymi. OFF Piotrkowska znajduje się przy ulicy Piotrkowskiej i jest miejscem, w którym wieczorami spotykają się młodzi ludzie, artyści, i gdzie można się po prostu wyluzować przy dobrym napoju, usiąść na leżaczku, jeżeli jest ciepło, i posłuchać fajnej muzyki. OFF Piotrkowska powstała w miejscu dawnej fabryki bawełny. Zamiast pustostanu i dzięki projektowi OFF Piotrkowska, miejsce to tętni życiem. Polecam je szczególnie wieczorami. A tak właśnie miejsce to wygląda wieczorem. Panuje naprawdę mega, niepowtarzalny klimat. Sam podczas mojego pobytu praktycznie codziennie musiałem tu wpaść, chociażby na chwilkę, żeby zaczerpnąć pozytywnej energii, która tutaj panuje. Spójrzcie tylko na te klimatyczne podświetlenia, które tutaj się znajdują. Kolejnym miejscem znajdującym się przy ulicy Piotrkowskiej, blisko Placu Wolności, jest Pasaż Róży. Jak widzicie, jest to niezwykłe miejsce. Ściany dawnego hotelu polskiego o powierzchni 800 m2 pokryto lustrzanymi szklanymi kawałkami. Jest to odpowiednik siatkówki, czyli błony wyścielającej dno oka. Co ciekawe, tytułowa Róża, czyli córka artystki, która wykonała ten projekt, była chora na nowotwór oczu zwany neuroblastoma. I w trakcie prac nad tym projektem Róża zdrowiała.
Jak to celnie zaznaczono na znajdującej się tutaj tabliczce, pasaż Róży to podróż od niewidzenia do widzenia. Teraz znajdujemy się na Placu Wolności. Tutaj kończy się deptak ulicy Piotrkowskiej. Na środku placu postawiono pomnik Tadeusza Kościuszki, a na cokolu uwieczniono różne jego spotkania z przywódcami. Na Placu Wolności znajduje się także wejście do Muzeum Kanału Dętka. Niestety akurat w trakcie mojego pobytu było ono zamknięte. Przy samym Placu Wolności znajduje się bardzo ładnie odrestaurowany budynek. Jest to kościół pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego. Kościół ten wybudowano w XIX wieku, a w latach 2016-2019 trwały prace renowacyjne, czyli całkiem niedawno. Kolejnym bardzo ciekawym miejscem jest artystyczne podwórko Wojciecha Siódmaka, znajdujące się bardzo blisko ulicy Piotrkowskiej. Wystarczy, że skręcimy kilka metrów w ulicę Więckowskiego, gdzie nad bramą z numerem 4 widnieje napis Narodziny Dnia. Po przejściu przez bramę naszym oczom ukaże się piękny projekt artystyczny. Ściany znajdujących się tutaj budynków pokryto zadrukowanymi gresami, które tworzą przepiękny baśniowy świat. Gresy te zostały wyprodukowane na specjalne zamówienie przez fabrykę płytek Tubondzin. Będąc w Łodzi, nie sposób nie wspomnieć o znajdujących się tutaj muralach i przejść obok nich obojętnie. Podczas spaceru zachęcam gorąco do wypatrywania wielu pięknie pomalowanych ścian. Dotarliśmy do chyba mojego ulubionego miejsca na mapie Łodzi, czyli do manufaktury. To jak w tym mieście rewelacyjnie udało się uratować stare zabudowania po licznych fabrykach i upadłych zakładach, to istny majstersztyk, którego zwieńczeniem są właśnie widoczne teraz budynki manufaktury. Jednak tak pięknie uratowanych miejsc w Łodzi jest dużo więcej i za to należy się ogromne uznanie. Manufaktura to ogromny kompleks rozrywkowy, gdzie znajdziecie potężne centrum handlowe, kino, mnóstwo restauracji, fitness kluby i elegancki hotel. Na przestronnym placu odbywają się ponadto festyny i różne imprezy kulturalne. W trakcie lata działają tu także liczne fontanny i rozstawione są dodatkowe sezonowe puby i restauracje. A dla najodważniejszych jest tutaj możliwość przejażdżki na linie nad całym placem z jednego dachu na drugi. Wszystkie te atrakcje oraz masa niewymienionych znajdują się w przepięknie odrestaurowanych zakładach należących do Izraela Poznańskiego, miejscowego przemysłowca. Jego pałac znajduje się po sąsiedzku i także Wam go pokażę, ale za chwilkę. Stare budynki z czerwonej cegły połączono niezwykle trafnie z nowoczesnością, ale zachowując niezwykły styl. Miejsce to wygląda niezwykle magicznie także w nocy, co także dla Was nagrałem. Wszystko jest przepięknie podświetlone. Szczególnie duże wrażenie robi na mnie oświetlenie okiennic Gzymsów, które imituje migające światło płomienia. Manufaktura to jedno z tych miejsc, gdzie absolutnie nie mogłem się powstrzymać przed nagraniem zbyt dużej ilości materiału. Potem ponad połowę usunąłem, a i tak zostało tego mnóstwo. Miejsce to, szczególnie w nocy, wygląda jak wyjęte z bajki. Wszędzie dookoła jest się otoczonym kolorowymi światłami i podświetlonymi fontannami, które specjalnie zaprogramowane odgrywają swój spektakl. Jeśli miałbym wybrać miejsce, które byłoby współczesną wizytówką Łodzi, albo musiałbym komuś doradzić tylko jedno miejsce, które powinien odwiedzić, będąc w Łodzi, to byłaby chyba to właśnie manufaktura.
Muzeum Miasta Łodzi mieści się we wspomnianym już przeze mnie pałacu Izraela Poznańskiego. Jest to ogromny, przepiękny budynek wykończony z niezwykłą starannością i z ogromną ilością detali. W samym muzeum, które się tutaj mieści, możecie zobaczyć, jak wyglądają wnętrza tego pałacu i są one równie pięknie udekorowane, jak zewnętrzna fasada, którą teraz widzicie. Warto także wyjść z drugiej strony na dziedziniec pałacu, gdzie także widać ogromne bogactwo, które było wynikiem stworzonego przez przemysłowca Imperium Bawełnianego. Po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko Manufaktury i Pałacu Poznańskich, znajduje się Park Staromiejski. Jest to spory obszar zielony z licznymi ławeczkami, stawem i miejscami do relaksu. Osobiście uważam, że jest on troszeczkę zaniedbany, ale umieszczam go w naszym zestawieniu ze względu na bliskość pozostałych atrakcji. Wróciliśmy teraz w okolice centrum Łodzi, gdzie znajdują się wysokie biurowce, główna część hotelowa miasta i duże centrum handlowe, czyli Galeria Łódzka. W tym miejscu znajduje się także słynna stajnia jednorożców, którą Wam za chwilkę pokażę. No i stajnia jednorożców jest to nazwa znajdującego się w centrum Łodzi dużego dworca tramwajowego, który właśnie widzicie. Jest to bardzo nowoczesny obiekt z kolorowym dachem. Nieopodal dworca natomiast, po drugiej stronie ulicy, znajduje się nowoczesna rzeźba przedstawiająca właśnie jednorożca. Jest to nawiązanie do ochrzczonego przez łodzian mianem stajni jednorożców dworca tramwajowego. Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus to charakterystyczny budynek świątyni znajdujący się w centrum miasta. Umieściłem go na naszej liście właśnie przez jego ciekawy wygląd oraz lokalizację, dzięki której jest łatwo zauważalny z samego centrum i ciekawie współgra z nowoczesnymi biurowcami, które go otaczają. EC1 to kolejny projekt, który udowadnia, jak w sposób pożyteczny, funkcjonalny i piękny można zagospodarować stare budynki. Kompleks ten mieści się w miejscu starej elektrowni, która swoją służbę zakończyła w roku 2000. I nie oszukujmy się, w większości miast miejsce to stałoby się nieużytkiem i po prostu by niszczało i straszyło swoim wyglądem. W Łodzi stało się jednak inaczej, za co mój wielki ukłon. W roku 2008 powołano instytucję kulturalną EC1 Łódź Miasto Kultury. Przeprowadzono renowację elektrowni i teraz w tym przepięknym i nowoczesnym miejscu znajduje się Centrum Nauki, Planetarium, odbywają się tu wydarzenia kulturalne i artystyczne. Sam budynek jest ponadto wizytówką miasta i jest po prostu przepiękny. Thank you.
Łodzi znajdziecie wiele z parków i skwerków z zielenią, w których można odpocząć. Jednym z takich miejsc jest znajdujący się w centrum, w bliskim sąsiedztwie kompleksu EC1, park imienia Henryka Sienkiewicza, który właśnie widzicie. Są tutaj wygodne alejki idealne do uprawiania sportu, place zabaw, fontanna i znajdziecie tutaj także pomnik Plastusia. Po sąsiedzku z kompleksem EC1 stoi nowoczesny, przeszklony budynek nowego dworca Łódź Fabryczna. Jest to główna stacja kolejowa w tym mieście. Jest to dworzec najwyższej kategorii, czyli premium. W latach 2011-2016 trwały intensywne prace związane z przebudową dworca Łódź Fabryczna. Z opowieści moich znajomych słyszałem, że miejsce to, zanim wybudowano nowy dworzec, dosłownie straszyło. Teraz jest to piękny i bardzo nowoczesny gmach, otoczony również przez nowe biurowce. Zdecydowanie jest to miejsce warte polecenia. Atlas Arena to hala sportowo-widowiskowa. Odbywają się tutaj różne imprezy sportowe i kulturalne, a także imprezy targowe. Właśnie teraz odbywają się tutaj targi i dzięki temu mogliśmy wejść do środka. Miejsce to wybudowano w 2009 roku i może pomieścić ponad 10 tysięcy widzów. Ogród botaniczny w Łodzi to ogromny obszar zieleni, który podzielony jest na kilka stref tematycznych. Zobaczyć tu można m.in. ogród japoński, alpinarium, rośliny ozdobne, zieleń parkową czy rośliny lecznicze. Znajduje się tutaj także labirynt stworzony w całości z żywopłotu. Wejście do ogrodu jest płatne, bilet normalny kosztuje 8 zł. Zachęcam także do obejrzenia na naszym kanale całego odcinka, który poświęciłem właśnie na spacer po ogrodzie botanicznym w Łodzi. A jeżeli szukacie przede wszystkim atrakcji, z których Wasze dzieci będą najbardziej zadowolone, to zoo jest zdecydowanie top 1. Polecam jak najbardziej spacer po zoo, niestety jest to wyprawa na wiele godzin, na co niestety ja nie mogę sobie dzisiaj pozwolić. Wróciłem teraz z powrotem na ulicę Piotrkowską, ale tym razem poszedłem z centrum w przeciwnym kierunku niż deptak. Znajduje się tutaj Bazylika Archikatedralna w Łodzi. Wybudowana w latach 1901-1912. Jest to jeden z najwyższych kościołów w Polsce. Katedra ta mierzy aż 104,5 metra wysokości. W niedalekim sąsiedztwie katedry znajduje się kolejny kościół, tym razem ewangelicki, świętego Mateusza. Budynek ma bardzo ciekawą architekturę i został wzniesiony w latach 1909-1928. Wieża kościoła ma wysokość aż 80 metrów. Po drugiej stronie ulicy znajduje się Muzeum Włókiennictwa. Muzeum to mieści się w tzw. Białej Fabryce Geyera. Łódź to miasto, które słynie właśnie z tej branży. I jak na Łódź przystało, jest to największe w Europie muzeum poświęcone właśnie włókiennictwu i historii tkactwa. Księży Młyn to kolejne miejsce, które potwierdza niezwykłą umiejętność łodzian do renowacji starych fabryk i obiektów przemysłowych. Księży Młyn to największy w Łodzi zespół takich obiektów. Kiedyś mieściła się tutaj fabryka Karola Scheiblera, najbogatszego łódzkiego przemysłowca. Było to tak naprawdę samowystarczalne miasto w mieście. Teraz mieszczą się tutaj nowoczesne lofty, muzea i sklepy. Organizowane są tutaj także liczne wydarzenia kulturalne, a także pokazy mody. Miejsce to jest także popularną atrakcją turystyczną i wymarzonym miejscem dla fotografów poszukujących ciekawych industrialnych kadrów.
Tuż obok budynków dawnej przędzalni wchodzącej w skład kompleksu Księży Młyn znajduje się pałac Herbsta. Mieszkała tutaj najstarsza córka Karola Scheiblera ze swoim mężem Edwardem Herbstem. Mieści się tutaj dzisiaj muzeum, gdzie podziwiać można odrestaurowane wnętrza willi. Monopolis to kolejne nowoczesne miejsce, które stworzono w miejscu dawnych zakładów przemysłowych. Niegdyś mieścił się tutaj zespół zakładów przemysłu spirytusowego o wdzięcznej nazwie Monopol Wódczany. Dzisiaj mieszczą się tutaj biura i miejsca spotkań. Znajduje się tutaj także scena Monopolis, która jest miejscem wydarzeń kulturalnych i biznesowych. Kolejne piękne miejsce w budynku, który mógłby zostać opuszczony i zaniedbany. Parki Źródliska 1 i 2 to najstarsze łódzkie parki. Znajdują się one blisko centrum. Przechodzę przez nie, idąc do znajdującej się tutaj palmiarni. Park Źródliska jest sporym obszarem zielonym, gdzie znajdziecie wiele alejek, stawy i miejsca do relaksu. Miłośników egzotycznych klimatów i roślin zachęcam do odwiedzenia łódzkiej palmiarni. Znaleźć tutaj można mnóstwo gatunków roślin występujących w ciepłych strefach klimatycznych. Zobaczycie tu m.in. różne gatunki palm, z których przede wszystkim słynie łódzka palmiarnia. Są tu także drzewa owocowe, kawowce, kaktusy, a także zwierzęta, takie jak żółwie i złote rybki. Są tutaj także rośliny mięsożerne. Kinematografia to kolejna dyscyplina, z której Łódź słynie. W tym mieście właśnie znajduje się słynna łódzka filmówka, czyli Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna imienia Leona Schillera. Jest to jedna z najstarszych szkół filmowych na świecie i bardzo ceniona. Jeżeli interesuje Was kinematografia, to zachęcam do odwiedzenia znajdującego się tutaj muzeum. Teraz wybieramy się na północ, w trochę bardziej oddalone od centrum rejony. Pierwszą atrakcją, którą polecam po drodze, jest Park Helenów. Jest to bardzo spory obszar zielony z pięknymi stawami i alejkami. Znajdziecie tutaj też liczne fontanny. Ja osobiście wybrałem się tutaj na rowerze miejskim, ale można także dostać się tutaj komunikacją miejską lub hulajnogą. Kawałek dalej znajduje się kolejny urokliwy park. Jest to Park Ocalałych, w którym znajduje się także Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, prowadzące działalność kulturalną. Park Ocalałych powstał w celu upamiętnienia osób, które przeszły przez istniejące w czasie II wojny światowej tzw. getto Litzmannstadt. W parku usypano charakterystyczny kopiec pamięci, który jest punktem widokowym. Na jego szczycie ustawiona jest ławeczka z pomnikiem upamiętniającym Jana Karskiego. W sąsiedztwie Parku Ocalałych znajduje się kolejne miejsce pamięci. Są to tablice Sprawiedliwi wśród narodów świata. Są to tablice z nazwiskami Polaków, którzy zostali uhonorowani odznaczeniem Sprawiedliwy wśród narodów świata. Jest to najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne, które jest nadawane nie Żydom. Kilkanaście minut jazdy rowerem dalej można dojechać do stacji Radegast. Było to miejsce, z którego w trakcie II wojny światowej wywożono głównie ludność żydowską do obozów zagłady.
dzisiaj jest to miejsce pamięci. Znajduje się tutaj długi betonowy korytarz, którym można przejść. Na jego ścianach są wyryte różne informacje na temat II wojny światowej i getta. Są tutaj także witryny z różnymi przedmiotami związanymi z ludnością żydowską. Na końcu tunelu dochodzimy do budynku stacji. Przy peronie stoi natomiast zabytkowy pociąg z kilkoma wagonikami, do których można także wejść i poczuć ten przytłaczający klimat. Wejście na teren stacji Radegast i do tunelu jest bezpłatne. Niestety nie byłem w stanie pokazać Wam cmentarza żydowskiego, ponieważ przyjechałem tutaj akurat w sobotę, gdy jest on zamknięty. Co ciekawe, dookoła cmentarza jest wysoki mur i praktycznie nie ma normalnych wejść, tak jak na naszych nekropoliach. Nie wiem, czy warto odwiedzić to miejsce, ponieważ niestety nie byłem, ale uważam, że mimo to należy je umieścić na mapie łódzkich atrakcji. Ostatnie miejsce na mojej liście nie znajduje się może w samej Łodzi, bo w oddalonym o kilka kilometrów Żgowie. Ale ja osobiście nadal polecam się tu wybrać, jeżeli jesteście w okolicy. Znajduje się tutaj chyba największe centrum handlowe z modą, w jakim byłem. Większość sklepów to hurtownie, w których ciężko będzie Wam coś kupić w detalu. Ale jest tu też ogromne centrum outletowe, gdzie już nie będzie z tym problemu. Znajduje się tutaj także park rozrywki Mandoria. To już wszystkie atrakcje, jeśli chodzi o miasto Łódź. Filmik powstał w około 5 dni mojego pobytu w tym miejscu. Mając jednak tą listę, myślę, że możecie zdecydować, czy chcecie zobaczyć wszystkie, czy tylko wybrane miejsca, jeżeli macie na przykład mniej czasu. A może macie swoje, zupełnie inne typy i propozycje na miło spędzony czas w tym mieście? To dajcie koniecznie znać pod tym filmem. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to proszę o zostawienie łapki w górę, do pisania i dzielenia się opiniami w komentarzach. A jeżeli chcecie być na bieżąco, także z kolejnymi filmikami, to subskrybujcie mój kanał. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!